Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Sylwia Żmińska-Kwirenk i jestem z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jako szefowa programu Szkoła Ucząca się i członkini zarządu mam ogromną przyjemność przywitać Was dzisiaj na kolejnym, czwartym już dyrektorskim webinarze, podczas którego, tak jak podczas trzech ostatnich, staramy się we współpracy z dyrektorami, dyrektorkami, którzy są naszymi gośćmi, dzielić się dobrymi praktykami, rozwiązaniami w tej trudnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i w związku z napływem dzieci ukraińskich do polskich szkół. Właściwie w każdym miejscu, w każdym powiecie. Ostatnio widziałam taką grafikę, z której wynikało, że nie ma powiatu, do którego nie trafiłyby dzieci uchodźcze. Znaczy, że mogą być szkoły, w których nie ma takich dzieci, ale każdy powiat takie dzieci przyjął. Cieszę się, że znów to popołudnie zdecydowaliście się spędzić z nami. Mam nadzieję, że spotkanie z moimi gośćmi, z naszymi gośćmi, bo ten webinar prowadzę wspólnie z Przemkiem Kluge, którego za chwilkę bardziej przedstawię, będzie dla Was owocny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trudnych decyzjach dyrektorskich, dobrych rozwiązaniach i praktykach związanych właśnie i z organizacją, i z komunikowaniem tego, co się dzieje w szkole, wszystkim zainteresowanym osobom. Poprzednie webinary mieliśmy o organizacji procesów edukacyjnych, czy to w klasach przygotowawczych, czy to w klasach ogólnodostępnych. Mówiliśmy też o tym, jak w ogóle przygotować się na przyjmowanie nowych uczniów z innych krajów w naszych szkołach. Także witam serdecznie Państwa, ja tak przeciągam zawsze ten początek, żebyście wszyscy weszli do pokoju, zapisało się nas ponad 300 osób na to spotkanie, więc chciałabym, żeby każdy miał okazję poznać naszych gości, a później wysłuchać tych treści, po które tutaj Państwo pewnie wszyscy przyszliście. Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 28 lat zajmuje się wzmacnianiem polskich szkół, wprowadzeniem dobrych doświadczeń edukacyjnych. Wdrażamy różnego rodzaju metody, pomagamy mierzyć się z trudnymi tematami czy wyzwaniami edukacyjnymi. Staramy się też pokazywać, w jaki sposób angażować uczniów w uczenie się, ale też angażować uczniów na rzecz środowiska lokalnego, szkoły, a czasem nawet globalnego świata. Współpracujemy z nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorami, dyrektorkami i działamy w tak zwanych sześciu obszarach tematycznych. Dzisiaj o nich nie będziemy mówić, ale zachęcam do wejścia na stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej i zapoznania się z naszą pełną ofertą, bo oczywiście oprócz takiego wzmocnionego ruchu w tym wątku ukraińskim prowadzimy nasze bieżące działania, które po prostu na co dzień pomagają Wam doskonalić warsztat pracy i poprawiać uczenie się uczniów i uczennic, wszystkich uczniów i uczennic w Waszych szkołach. Także dzień dobry Państwu. Jeszcze raz wszystkim tym, którzy do nas docierają. Zanim przedstawię moich gości, to chciałabym też powiedzieć, że wszystkie działania, które prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, opierają się o takie nasze wspólnie wypracowane podejście do tej sytuacji. Nie zawsze ono pewnie odpowiada na wszystkie potrzeby, z którymi Państwo przychodzicie, ale też mam nadzieję, że pomaga ono budować pewną spójność działań. Czy to w szkole, czy to w klasie, czy to w praktyce pojedynczego nauczyciela. Dla nas ta sytuacja, pewnie podobnie jak sytuacja edukacji zdalnej, chociaż no tutaj jeszcze dochodzi ten taki emocjonalny ładunek, postawiła przed szkołą, przed procesami edukacyjnymi w szkole wyzwania na trzech poziomach. Na poziomie uczenia się, na poziomie związanym z zaspokajaniem potrzeb społecznych uczniów oraz na poziomie związanym z zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych uczniów. I to jest tak, że to nie dotyczy tylko dzieci ukraińskich, ale to dotyczy również dzieci polskich. To jest taka nowa sytuacja, nowe środowisko edukacyjne, w obrębie którego to wy, dyrektorzy, dyrektorki podejmujecie teraz najlepsze możliwe decyzje, by każdy uczeń, polski, ukraiński, czuł, że szkoła jest dla niego, że odpowiada na jego potrzeby, że pozwala mu radzić sobie w tej trudnej sytuacji, ale że też zapewnia stabilność i taką niezmienność też pewnych procesów, które po prostu szkoła od zawsze prowadziła. Myślę tutaj o procesie uczenia się, czy też właśnie takiego uspołeczniania. Oczywiście te wyzwania dla procesu edukacyjnego wygenerowały wyzwania dla Was jako dyrektorów i dyrektorek. Od Was oczekuje się, wszyscy tego oczekują, powiat, organ prowadzący, organ kontrolny, rodzice, by procesy edukacyjne były ciągle w Waszej szkole prowadzone na takim samym wysokim poziomie, na jakim to się działo do tej pory, a jednocześnie by włączać, by istniała przestrzeń do włączania w ten proces nowych uczniów ukraińskich. Już
wiemy, że to wymagało nowych rozwiązań organizacyjnych. Wiemy też, że to oznacza zaspokajanie nowych potrzeb takich kompetencyjnych kadry pedagogicznej. Pewnie część już z nich Państwo zaspokoiliście, ale w kontekście planowania nowego roku na pewno pojawiły się jakieś takie obszary, które wymagają wzmocnienia, czy to wychowawców, czy to nauczycieli przedmiotowych, czy też po prostu całej rady pedagogicznej. Środowisko, w którym większość z Was, a na pewno większość z Was, która tutaj z nami jest, się zróżnicowało i tą różnorodnością też trzeba mądrze zarządzić. Na jednym z webinarów usłyszałam coś takiego, że tak naprawdę dzieci ukraińskie w polskiej szkole, oprócz tego, że to jest ogromne wyzwanie organizacyjne, finansowe, też emocjonalne i społeczne, może być też wielką szansą dla naszych uczniów, rozwoju empatii, takich kompetencji, współpracy i zaangażowania. Wydaje nam się, cały czas przypominam, że to jest nasze podejście, Centrum Edukacji Obywatelskiej i wokół tego podejścia budujemy nasze wsparcie, więc naszym zdaniem ważną rolę w tej chwili, ona zawsze była ważna, ale w tej chwili ważne jest, żeby wzmacniać wychowawczą funkcję szkoły i taką sprawność w tym obszarze, ale także, i chyba o tym dzisiaj będzie najbardziej na naszym webinarze, by ta sytuacja, która generuje nowe obawy i lęki i potrzeby polskich rodziców, uczniów, ale też środowiska lokalnego, była, czy też rodziców i uczniów ukraińskich, była też odpowiednio, były też odpowiednio zaopiekowane, zwłaszcza, że towarzyszy nam bariera językowa, no i też różnego rodzaju inne napięcia, niezwiązane zupełnie z tą sytuacją wojny na Ukrainie. Tradycyjnie już, to jest taka nasza dobra praktyka, nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Tradycyjnie naszymi gośćmi są praktycy i praktyczki. My jesteśmy przestrzenią, tworzymy forum do tego, żeby rozmawiać o szkole, ale to wy, dyrektorzy i dyrektorki, najlepiej wiecie, z jakimi wyzwaniami się mierzycie i z jakiego rodzaju problemy was dotykają. Dlatego zawsze naszymi gośćmi i gościniami są osoby, które po prostu są z tej samej półki, co nasi uczestnicy, czyli wy. Dzisiaj są z nami trzy przedstawicielki kadry zarządzającej z trzech różnych szkół, ale z dwóch różnych miejscowości. Jest z nami Ewa Wysocka, która z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje już bardzo długo, ponad 12 lat. I jest dyrektorką Szkoły Podstawowej w Czarnej Białostockiej, bardzo aktywną członkinią Klubu Szkoły Uczącej się. To jest jeden z naszych programów, w którym wzmacniamy kompetencje nauczycieli. Ale jest też z nami Alina Sobolewska, która jest wicedyrektorką Szkoły Podstawowej w Gdyni. Co ciekawe, Polka, która od 6 lat mieszka, Polka z Gdańszczyzny, która od 6 lat mieszka w Polsce. Poza tym, że jest wicedyrektorką, jest też nauczycielką języka rosyjskiego, polskiego jako obcego i zaangażowana jest w inicjatywy Pomorskiej Szkoły Włączającej. Jest z nami Dorota Brylska-Źródkowska, wicedyrektorka w Zespole Szkół w Gdyni, która jest odpowiedzialna za kwestie wychowawcze i w klasach 4-8. Ma też koleżankę, która odpowiada za klasy 1-3 i bardzo ze sobą współpracują i też wiem, że przegadały przed tym spotkaniem obie te perspektywy. Również nauczycielka języka polskiego, chociaż nie jako obcego, i ekspertka Microsoftu, organizatorka, współorganizatorka konferencji Mamy Edumoc, którą być może część z Państwa zna, i inicjatorka projektu Zdolni z Pomorza na poziomie powiatowym. Razem ze mną spotkanie prowadzi Przemek Kluły, którego być może część z Was, a nawet na pewno część z Was zna z naszych spotkań w ramach sieci Odporna Szkoła. Przemek zajmuje się u nas rozwojem takiej ścieżki dyrektorskiej, wspiera dyrektorów, odpowiada na aktualne potrzeby, ale też rozwija już istniejące u nas w Centrum Edukacji Obywatelskiej formy wsparcia dla dyrektorów i dyrektorek, ale też dla wicedyrektorów i wicedyrektorek. Nieprzypadkowo są z nami wicedyrektorki, ponieważ jakby w Centrum Edukacji Obywatelskiej wychodzimy z takiego założenia, że to są... Dyrektor jest bardzo ważny, on ponosi tu pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje, ale bez wicedyrektora, bez jego zaangażowania na pewno byłoby trudno mu różne rzeczy realizować i prowadzić.
I już z mojej strony ostatnie takie słowo związane z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak jak zapowiadaliśmy, to zapraszając Państwa na to spotkanie, my się skupimy na takiej komunikacji i współpracy z takim wewnętrznym środowiskiem szkolnym, nauczycielami, uczniami, rodzicami, ale też z organem prowadzącym i być może lokalną społecznością. Nie dzielę tutaj na część polską, część ukraińską, jakby w momencie, kiedy ukraińskie dzieci weszły do szkoły, no dla mnie oni są po prostu uczniami tej szkoły, tak jak polscy uczniowie, więc chodzi i o jednych, i o drugich. Podzieliliśmy to spotkanie na takie cztery części i w każdej z nich przyjrzymy się każdemu z tych aspektów, które wypisane są na slajdzie. Oczywiście nie będziemy teoretyzować. Dorota, Alina, Ewa będą dzielić się po prostu dobrymi praktykami, rozwiązaniami, a być może też jakimiś wyzwaniami, z którymi się mierzą i szukają dla nich rozwiązań, bo to jest też taka sytuacja, że każdego dnia pewnie takie wyzwania przed nami stoją. Zanim jednak poprosimy dziewczyny o to, by powiedziały, z czym do nas przyszły, to prosimy Państwa o to, byście powiedzieli nam na czacie, napisali nam na czacie, jakie skuteczne działania podjęliście ostatnio w obszarze komunikacji i współpracy. Oczywiście nie w ogóle komunikacji i współpracy, tylko w obszarze związanym z przyjmowaniem dzieci ukraińskich, z organizacją na nowo środowiska edukacyjnego. Prosimy o takie hasłowe pochwalenie się tym, co Wam się udało skutecznie wdrożyć, zrobić, z czego jesteście dumni. I Przemek też za chwilkę będzie obserwował to na czacie i też się do tego będzie jakoś odnosił. I tym samym oddaję Ci, Przemku, głos. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam do zrobienia tego jednak, ponieważ często Państwo sądzą, że to, co jest najważniejsze, dzieje się tutaj na głównym ekranie, tam, gdzie są panelistki i paneliści. A zwykle drugie życie toczy się na czacie i tam często wiele osób szuka też inspiracji, więc bardzo, bardzo zachęcamy, żeby tutaj wpisywać te swoje skuteczne działania, bo one mogą być dla innych osób po prostu inspirujące, a też wierzymy, że kiedy Państwo już tu coś napiszą, to też się zaangażują. Zatem bardzo, bardzo zapraszam do dzielenia się. Widzę jeden wpis o kursach języka polskiego dla rodziców uczniów z Ukrainy. Rozumiem, że to ważny czynnik, który może pomóc zarówno tym rodzicom, jak i w komunikacji szkoły z tymi rodzicami. Jak u innych? Bardzo proszę Państwa, piszcie. Zachęcam do dzielenia się. No właśnie, zajęcia z języka polskiego dla uczniów po 6 godzin na poziomie i zatrudnienie ukraińskiego pedagoga. Jak rozumiem, wiele szkół poszukuje tych osób po to, żeby zaopiekować się uczniami ukraińskimi. Rozumiem, że tutaj się udało. No właśnie, coraz więcej zaczyna się pojawiać wpisów. Zajęcia integracyjne, no właśnie, takie, do których dołączyli uczniowie z Ukrainy. Asystentka międzykulturowa, no właśnie, to jest ta osoba, która bardzo może być pomocna w pracy wszystkich uczniów. Na jednym z naszych webinarów była obecna osoba pełniąca taką funkcję. Rzeczywiście ta rola jest nieoceniona. Jeżeli tylko można to zrobić, to zawsze warto. Koordynator do spraw włączania uczniów w procesy edukacyjne. Rozumiem, że ta osoba będzie odpowiadać za to, żeby dobre doświadczenia edukacyjne mieli zarówno uczniowie polscy, jak i ukraińscy. No właśnie, asystent międzykulturowy, zajęcia z języka polskiego w grupie dla początkujących, zaawansowanych, no i też asystent, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Zatrudnienie asystenta nauczyciela, wspólne wyjścia do kręgielni i kina. No właśnie, już nie jestem w stanie nawet przeczytać wszystkich. Bardzo Państwa zachęcam do przeglądania tego, bo mogą się tu znaleźć takie pomysły, które być może niekoniecznie wymagają jakichś wielkich funduszy, a mogą być bardzo pomocne dla odnalezienia się uczniów ukraińskich w polskich szkołach, ale również do tego, żeby uczniowie, którzy są tutaj już od dawna z nami, mogli z tej sytuacji, która jest trudna, ale z drugiej strony trochę
może nawet nie trochę, ale bardzo dająca szansę na to, żeby uczyć się zupełnie nowych rzeczy, otwierać na inność, poszukiwać tego, co inspirujące w obcej kulturze. No właśnie, możliwość doskonalenia języka polskiego dla rodziców i asystent międzykulturowy. Bardzo dziękuję za te wpisy. Nie będę już ich odczytywał, ale zachęcam do wpisywania, a Państwa do przeglądania tego, co się tutaj pojawia. Tak jak mówię, dla wspólnej inspiracji i dzielenia się. A teraz już chciałbym zacząć naszą wymianę dobrych praktyk. Jeżeli Państwo pozwolą, zacznę od Ewy, którą chciałbym bardzo zapytać o taką całościową perspektywę spojrzenia na tę sytuację. Całościową w takim sensie, że rola dyrektora polega, jak wiadomo, na tym, że powinien podejmować decyzje, powinien wdrażać te decyzje, pomagać wdrażać wszystkim innym osobom pracującym w szkole, a częścią tego wdrażania jest komunikowanie. Chciałbym Ciebie zapytać, Ewo, jak to u Ciebie wyglądało, jak te decyzje związane z tymi wyzwaniami pojawiającymi się ostatnio były podejmowane, kto w nich brał udział, kogo pytałaś o zdanie, kogo konsultowałaś, jak do tego wszystkiego odnosił się organ prowadzący. Krótko mówiąc, taka krótka dyrektorska gawenda o tym, jak sobie w tym czasie radzisz. Zapraszam, Ewo. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami, które miałam na przestrzeni, powiedzmy, ostatniego miesiąca. Myślę, że obowiązkiem każdego dyrektora, właściwie nie myślę, a jestem pewna, jest całościowe spojrzenie na aktualny problem czy wyzwania, które zawsze nas napotykają. Obecna sytuacja, która jest związana z napływem ukraińskich uczniów do polskich szkół, nie dała nam czasu na dogłębne zastanowienie się, jak mamy postępować. Zapewne każdy z nas miał brak czasu na przemyślenia. Też się zastanawialiśmy, czy ta sytuacja dotknie moją miejscowość i czy dotknie też szkołę, w której kieruję. Zapewne każdy z nas myślał, że nie dojdzie do takiej skali napływu tych uczniów, ale niestety rzeczywistość jest inna. Moje doświadczenie zawodowe mówi, że wszystkie zmiany czy sytuacje, które przynosi rzeczywistość, zawsze w jakiś sposób dotykają moją szkołę. I taka sytuacja miała miejsce również i w tym zakresie. Zanim jednak otrząsnęłam się z tą informacją o rozpoczęciu najazdu Rosji na Ukrainę, w zasadzie już na początku marca do naszej szkoły zaczęły się zgłaszać ukraińskie rodziny. Zapisywały do naszej szkoły, ponieważ te dzieci akurat mieszkały w obrębie naszej szkoły, zatem byliśmy szkołą obwodową. Szybka decyzja z panią wicedyrektor, która rzeczywiście bardzo mi pomaga, i po tej szybkiej decyzji, po szybkiej rozmowie przyjęłyśmy te dzieci do siebie do szkoły. Nie byłyśmy zupełnie w tym momencie na to przygotowane, nie miałyśmy żadnych dokumentów przygotowanych w przetłumaczeniu na język ukraiński, ale w tym wszystkim pomogła nam pani z sekretariatu, która dołożyła wszelkich starań, aby nasza komunikacja z tymi rodzicami przebiegała jednak bardzo tak profesjonalnie. No niestety, czy nam się chciało, czy nie, ja jestem akurat z takiego wieku, że uczyłam się języka rosyjskiego, więc bardzo szybko musiałyśmy przypomnieć sobie ten język rosyjski, żeby się z rodzicami w jakiś sposób porozumiewać, a jeśli ten język rosyjski nam nie pomagał, to niestety wchodziły w grę również nasze ręce, które były używane do komunikacji. Wszystkie dzieci przyjęte, a na ten moment mamy tych dzieci 20, przeszły przez mój gabinet, czyli z każdym rodzicem, z każdym dzieckiem ja i moja wicedyrektor musiałyśmy rozmawiać, musiałyśmy wypełniać dokumenty, kserować, sprawdzać, czy wszystko jest ok, i oczywiście też sprawdzać, kiedy te dzieci wjeżdżały do naszego kraju, prawda? Bo to było bardzo, bardzo istotne. Po takiej też rozmowie z wicedyrektor, bo sami Państwo wiecie, nie mamy czasu na przemyślenia.
Musiałyśmy podjąć decyzję, co zrobić z tymi dziećmi, gdzie te dzieci ulokować, w których klasach. Czy rozłożyć je pojedynczo w każdej klasie, czy też zrobić taki przydział w klasach, gdzie będzie tych dzieci więcej. I rzeczywiście zdecydowałyśmy się na to, aby po kilkoro dzieci z tego samego rocznika było w tej samej klasie. Powód był jeden. Żeby te dzieci mogły ze sobą rozmawiać, komunikować się i żeby miały obok siebie osobę, która też jest w bardzo podobnej sytuacji. Ta decyzja na ten moment mogę powiedzieć, że była słuszna. Czyli jeśli mamy kilkoro dzieci w klasie, naprawdę jest to bardzo dobrym rozwiązaniem. I oczywiście zaraz po przyjęciu pierwszych dzieci poinformowaliśmy o tym fakcie organ prowadzący. I organ prowadzący po naszej rozmowie już następnego dnia podjął decyzję, aby zorganizować spotkanie dyrektorów placówek oświatowych w naszej gminie. Nie jest tych szkół dużo, bo mamy 3 szkoły na terenie gminy i 1 przedszkole. I podczas tego spotkania ustalaliśmy pewne rzeczy organizacyjne. No i ku mojemu zdziwieniu zapadła decyzja, że na ten moment wszystkie dzieci ukraińskie przychodzą do mojej szkoły. Byłam zdziwiona, ale tą decyzję potraktowałam właśnie jako wyzwanie dla mnie i dla mojej szkoły. Takich spotkań z organem prowadzącym mieliśmy bardzo dużo, w zasadzie co tydzień. To spotkania odbywały się z burmistrzem, z panią sekretarz. Ciągle omawialiśmy, jak się sytuacja przedstawia u nas w szkole. Omawialiśmy problemy, które się pojawiały. Organ prowadzący naprawdę, mogę śmiało powiedzieć, stanął na wysokości zadania. Burmistrz doskonale nas wspierał, próbował nam pomóc w rozwiązywaniu może nie dużych problemów, tak, ale problemów organizacyjnych, jeśli chodzi o organizację nauki tych dzieci w naszej szkole. Tutaj chciałabym napomknąć, że mój burmistrz jest byłym nauczycielem, więc jakby troszeczkę zupełnie inaczej podchodzi do tego tematu. Rozumie lepiej. Tak, oczywiście nas bardziej rozumie, ale chciałam też powiedzieć, że burmistrz wraz z sekretarzem zaproponował mi, że będę uczestniczyć w zebraniu, w spotkaniu z rodzicami ukraińskimi, które zorganizowałam w szkole i podczas tego spotkania burmistrz rozmawiał najczęściej z matkami, bo to się one pojawiły w większości u nas, uspokajał czy też zapewniał o pomocy ze swojej strony. Tutaj chciałabym zasygnalizować, że ta jednak współpraca czy akceptacja i otwartość organu prowadzącego jest bardzo istotna. Bez tego nie da się po prostu pracować. My taki komfort posiadamy. Dzięki takiej współpracy udało nam się szybko otrzymać zgodę na organizację dodatkowych zajęć języka polskiego, dosłownie z dnia na dzień, gdzie czasami w przypadku innych organów prowadzących no troszeczkę musimy odczekać. Otrzymaliśmy również taką pomoc wolontariusza, to organ prowadzący nam znalazł wolontariuszkę, nauczycielkę z Ukrainy, która zjechała do naszego miasta z dziećmi i ona przez 2-3 tygodnie pracowała u nas jako wolontariusz, ale później otrzymaliśmy zgodę, żeby zatrudnić tą dziewczynę jako pomoc nauczyciela. Więc to też jest taki ukłon ze strony organu prowadzącego, że jednak starają nam się pomóc. Oczywiście też mój organ prowadzący nie siedzi i jakby nie posiłkuje się tylko tymi naszymi wydarzeniami czy naszymi zadaniami, które my robimy, ale organ prowadzący ze swojej strony i oczywiście na czele z panem burmistrzem zorganizowali również takie kursy dla
dla rodziców uczniów kursy języka polskiego, gdzie między innymi nasz burmistrz ze swoją współmałżonką uczą języka polskiego i takie zajęcia cieszą się takim dosyć dużym zainteresowaniem ze strony osób ukraińskich. Cóż bym mogła powiedzieć na temat wyzwań? My jako dyrektorzy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy ciągle nowe wyzwania. My nie stoimy w miejscu, ciągle mamy pojawiające się problemy, myślę, że w 100% za wszystkich dyrektorów, czy za wszystkie też dyrektorki powiem, że my potrafimy, naprawdę potrafimy podejmować słuszne decyzje. Czasami warto się z tym przespać, po prostu przemyśleć, ale każda nasza decyzja, biorąc pod uwagę z perspektywy czasu, jest słuszna. No może byśmy troszeczkę zmienili, tak? Rozumiem. Ale tutaj w sytuacji akurat tego wydarzenia, tutaj to musi być bardzo szybko. Ja rozumiem ten twój głos jako głos za tym, żeby po prostu podejmować decyzje, kiedy jest wyzwanie. No i jest ryzyko błędu, ale przynajmniej sprawy się toczą. Tak to trochę zrozumiałem. Rozumiem, rozumiem. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo to jest tak, że jesteśmy w jakimś momencie, w którym pewne decyzje zostały podjęte, ale prawdopodobnie, a nawet na pewno, życie postawi przed nami kolejne wyzwania związane z działaniami związanymi na przykład z egzaminem, co z przydziałem godzin, potem przyjdzie wrzesień, co z dalszą organizacją, część uczniów prawdopodobnie zostanie, część zmieni miejsce zamieszkania z różnych powodów. Czy ty masz u siebie w szkole takie środowisko, takie osoby, z którymi się konsultujesz, podejmując te decyzje, czy też raczej działasz sama, czy też z wicedyrektorkami? U nas jest taka zasada w szkole, że wszystkie, może większość decyzji są podejmowane po takich głębokich rozmowach, przemyśleniach, w zależności, czy to z wychowawcami, czy z nauczycielami. Tutaj, jeśli chodzi na przykład o egzaminy, to musieliśmy to przedyskutować przede wszystkim z wychowawcami, jak to ma wyglądać, czy też zastępcą przewodniczącego zespołów nadzorujących egzamin, tak? Tutaj uważam, że nie można w 100% podejmować decyzji jednoosobowych. Każdy z nas ma inny punkt widzenia. Starasz się nie robić tak. Nie, dlatego że jeśli rozmawiamy, nie wiem, w 4-6 oczu, tak, to jednak każdy z nas ma inny punkt widzenia i ważne jest wypośrodkowanie tego. Teraz myślę, że kolejnym takim wyzwaniem dla nas wszystkich jest promowanie tych dzieci. No promowanie właśnie uczniów, nie tych, którzy są w oddziałach przygotowawczych, tylko promowanie uczniów, którzy znajdują się w klasach, w oddziałach. Jak to zrobić? To jest dylemat. Nie ukrywam, że my już się zastanawiamy, jak przeprowadzać egzaminy klasyfikacyjne, bo nie wiem, czy możemy. No w zasadzie traktujemy jak każdego innego ucznia, tak? Właśnie, działamy w warunkach niepewności, czyli tak. Rozumiem, że przepisy tego nie rozstrzygają jednoznacznie i tutaj to wsparcie jest pewnie szczególnie ważne. Czy one na ten moment rozstrzygają, że traktujemy ich jak każdego ucznia, ale no bierzemy pod uwagę jednak ten stres, to miejsce, w którym, tą rzeczywistość i no takie też ludzkie spojrzenie. I to jest dla nas w tym momencie bardzo istotne, bo jakby problem egzaminu już jako tako został rozwiązany, już tu przedyskutowaliśmy mnóstwo rzeczy, mamy rozwiązania, ale to jest maj, a jeszcze nas czeka czerwiec, tak? I nie wiemy, czy tych dzieci, jaka będzie ilość na koniec roku, czy taka sama, czy mniejsza, czy większa. Też nie wiemy, co będzie we wrześniu. Także w większości to żyjemy, tak powiedzmy, z tygodnia na tydzień. Jasne. Na czacie pojawił się taki wpis, że pan minister wyraził optymistyczne przekonanie, że skoro dyrektor przyjął, to będzie wiedział, co zrobić z takim uczniem. Pozostawimy bez komentarza. Chciałbym poprosić bardzo, korzystając z okazji, że mamy tutaj też Alinę i Dorotę, o krótki komentarz w tym wątku.
Na ile to, co te decyzje, które były do podjęcia i te, które jeszcze są dalej do podjęcia, są u Was podejmowane w konsultacji z jakimiś grupami? Co to są za grupy i jak się współpracuje z organem? Ale rzeczywiście, proszę bardzo krótko, kilka zdań. Może Dorota. To może ja zacznę. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć, że u nas podobnie, jakkolwiek jesteśmy dużą szkołą w Gdyni, podobnie decyzje były podejmowane, ale chciałam powiedzieć o punkcie startowym. W punkcie startowym, kiedy już wiedzieliśmy, że rodziny z Ukrainy przybywają do Polski, do nas jeszcze nikt po tym w związku z 24 lutego nie dotarł. Zrobiliśmy taką naradę dyrektora i wicedyrektorów, czyli w sumie 5 osób, bo mamy 4 wicedyrektorów, i przy współpracy z pedagogiem, psychologiem, później również dołączając do tego konsultacje w ogóle z gronem pedagogicznym, określiliśmy w punkcie startowym nasze potrzeby i zasoby. Potrzeby to przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jak przyjmować, jak wspierać. Wiadomo, że większość z nas, z Państwa dyrektorów, była jakby przytłoczona tą całą sytuacją. Ale kiedy zaczęliśmy określać swoje zasoby, to okazało się, że jednak będzie z czego czerpać. Te nasze zasoby to byli nauczyciele mówiący po rosyjsku i też którzy zadeklarowali się, że mogą pośredniczyć w rozmowach, również z języka ukraińskiego tłumaczyć. To pedagog, który ma doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w traumie. To wsparcie Rady Dzielnicy, które u nas jest dosyć mocne i ta współpraca dobrze się układa. To współpraca z Radą Rodziców w szkole, która też była pośrednio włączona w ten proces przyjmowania dzieci z Ukrainy. No i oczywiście współpraca z organem prowadzącym, trochę kolejność przestawiłam, i włączanie trójek klasowych. O tym pewnie będę jeszcze później. Jeszcze będzie mowa. Natomiast te zasoby, jak zorganizować brakujące podręczniki, jak pomyśleć o sfinansowaniu obiadów, to wszystko dało nam taką siłę, bo wiedzieliśmy, że jest całe grono osób chętnych do współpracy. Teraz jeśli chodzi o organ prowadzący, to w bardzo szybkim czasie otrzymaliśmy komplet dokumentów, które były i po polsku, i po ukraińsku. Więc w momencie, kiedy pierwsi rodzice, pierwsze matki z dziećmi pojawiły się w szkole, one też bardzo często były z osobą, u której mieszkały, która jakby obejmowała je swoją opieką, mogły już od razu wypełniać dokumenty i rozumiały polecenia, bo one były i po polsku, i po ukraińsku. Również Urząd Miasta zorganizował spotkanie z dyrektorem szkoły, która od wielu lat przyjmuje dzieci z Ukrainy, i to takie nasze właśnie główne gdyńskie centrum było informacji. I tam właśnie można było popytać konkretnie, jak to się odbywa, jak to jest z klasami przygotowawczymi. U mnie w szkole ci uczniowie z Ukrainy są po prostu przydzielani do klas. Nie ma oddziałów przygotowawczych. Rozumiem. Na razie podziękuję, Doroto, bo jeszcze chciałem dać chwilkę czasu Alinie, ponieważ obie jesteście z Gdyni,
to Ciebie, Alino, poproszę, żeby już o organie prowadzącym nie mówić, ale gdybyś mogła powiedzieć, czy fakt, że Twoja szkoła jest szkołą już od dość dawna pracującą z uczniami cudzoziemskimi, czy ten fakt ułatwiał jakoś podejmowanie decyzji w tej nowej sytuacji po 24 lutego? Czy to jakoś wpłynęło? Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że dla nas nie było żadnych nowości. Na dzień 1 września tego roku szkolnego miałam prawie 50 uczniów z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Więc te nowe osoby, które zaczęły dojeżdżać, to była po prostu kolejna sytuacja, która w naszej szkole no, jest znana, spotykana. Więc nie było może ani takich większych obaw, ani wśród dyrekcji, ani wśród nauczycieli, bo myśmy to już przerabiali. A ponieważ przerabiali, to myśmy już pracę domową mieliśmy, że tak powiem, odrobioną. Tak? Będę później mówiła może o swoich dobrych praktykach, więc teraz tylko krótko powiem, że w województwie pomorskim tak naprawdę nie zadajemy sobie już pytania, czy migrantów należy integrować, tylko jak to robić. I my już to umiemy, tak? Mamy nauczycieli mówiących w języku rosyjskim, tak? Zrobiliśmy, nauczyliśmy, przypomnieliśmy, daliśmy taką okazję, możliwość dla swoich nauczycieli tu u siebie w szkole, nie bez pomocy organu prowadzącego, tak? Bo mamy taki program, który się nazywa Otwarta Szkoła i była taka możliwość też dla rodziców języka polskiego jako obcego. Mamy pomoc nauczyciela, tak? To jest rusycystka, Polka, która mówi i po rosyjsku, i po polsku, która jest 8 godzin w szkole, więc służy pomocą. Wychowawcy, przedmiotowcy, polioniści, no wszyscy jesteśmy do tego przygotowani. Tak naprawdę dla nas ta sytuacja była może taka szybka z tej okazji, że dużo tych dzieci, tak? Dziś każdy czwarty uczeń naszej szkoły to jest uczeń z zagranicy. Ale nie, no oczywiście można by powiedzieć, że to jest wyzwanie, tak, są pewne problemy. My natomiast odbieramy to jako szansę i ogromne możliwości. Bardzo Ci dziękuję za te słowa, takich optymistycznych słów nam potrzeba. Chciałbym teraz oddać głos Sylwii w kwestii następnego wątku naszego. Bardzo Ci dziękuję. Zanim zadam Wam pytanie o Waszą współpracę i komunikację z rodzicami, rodzicami dzieci polskich, rodzicami dzieci ukraińskich, to chciałabym się jeszcze odnieść do tego, co powiedzieliście, ale też do tego, co wcześniej osoby napisały na czacie, dzieląc się swoimi dobrymi praktykami. Fakt, że mogliście zatrudnić pomoc nauczyciela, asystenta międzykulturowego, to też bardzo mocno pokazuje, jak dużo jednak zależy od takiej dobrej relacji, dobrej współpracy z organem prowadzącym i takiego do określania potrzeb szkoły organowi prowadzącemu, by te jego decyzje wychodziły poza tabelki excelowe, a były po prostu związane z rzeczywistością, z jaką wy się na co dzień mierzycie w szkole. I druga rzecz, która mi przyszła, to nie będzie komentarz do wpisu ministra Czarnka, choć może poniekąd. Przez wiele lat zżymaliśmy się na tak zwane lokalne polityki. Znaczy, że to takie dokumenty, które nic za sobą nie niosą, polityki oświatowe, czy też wszelkie polityki. Okazuje się, i to chyba tak jest w przypadku Gdyni, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, że takie z jednej strony koncepcyjne, ale również później operacyjne zajmowanie się polityką związaną z migracjami, bo te migracje to nie jest doświadczenie tego roku, znaczy to mierzyliśmy się już z tym w poprzednich latach, no zaowocowało tym, że w pewnych miejscach w Polsce po prostu środowisko lokalne było bardziej przygotowane na szybkie wdrażanie rozwiązań. Więc może nie ma się co obrażać na te dokumenty i polityki, tylko jakoś tak mądrze z głową i w porozumieniu z dyrektorami i dyrektorkami, bo myślę, że tutaj na to porozumienie i konsultowanie wy jako dyrektorzy, dyrektorki możecie na tym poziomie liczyć. I wprowadzanie takich właśnie spójnych podejść dla lokalnej społeczności, tak, miejscowości, powiatu, bo myślę, że to jest te granice możliwości, że w przypadku województwa to już byłoby pewnie trochę trudniejsze. To taki mój komentarz do komentarza, tak, ministra Czarnka. Dobrze, więc teraz chciałabym, bo dużo rozmawialiśmy o tej współpracy z organem prowadzącym, chociaż tam ci rodzice też się jakoś pomiędzy pojawiali. Trochę jest tak, ja mówię teraz i z perspektywy Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale też z perspektywy mamy, która ma dwoje dzieci w szkole. I dla mnie bardzo ważny jest taki bieżący kontakt i taka jasność tego, co się dzieje w szkole. Tak? Znaczy, rzeczywiście to jest coś, co przykuwa moją uwagę i o co też
staram się dbać, jeśli nie dba o to szkoła. To znaczy, że oczekuję informacji, które pozwalają mi właśnie zbudować jakieś poczucie bezpieczeństwa, pewności, że różne rzeczy dzieją się w szkole dobrze. I teraz pytanie jest właśnie do Was, jak w tym kontekście, w kontekście podejmowania bardzo często po raz pierwszy takich różnych decyzji, które na pewno wpływały na to, jak się czują też dzieci polskie w waszych placówkach, jak wyście o ten kawałek zadbali i jak dbacie dalej, tak? Znaczy, jaki jest wasz kontakt z rodzicami, ale też jaki jest wasz kontakt z uczniami i nauczycielami w zakresie wyjaśniania tego, jakie decyzje podejmujecie, dlaczego je podejmujecie, przekonywania też do tych decyzji, albo na przykład też takiego szczerego mówienia, że nie zawsze wiecie, że czy to są najlepsze z możliwych decyzji, tak? Czy to są te, które podejmujecie, ale nie wiadome są wam konsekwencje na przykład takie ostateczne tych decyzji. Jak dbacie o ten kawałek i czy on wpływa, to, że o niego dbacie, bo zakładam, że tak, czy to wpływa na zaangażowanie tych członków szkolnej społeczności w wdrażanie, a być może nawet w podejmowanie różnych decyzji razem z wami. I tutaj chciałabym Ciebie, Doroto, zapytać jako pierwszą właśnie o tę relację z rodzicami, ale też relację z nauczycielami, uczniami w kontekście prowadzenia jakiejś szkolnej polityki związanej z przyjmowaniem dzieci uchodźczych. Nasze doświadczenia w zakresie informowania społeczności szkolnej o tym, co się dzieje, one są dużo wcześniejsze niż ten moment 24 lutego. I w zasadzie, zanim jeszcze zaczęli w naszej szkole pojawiać się uczniowie z Ukrainy, to po pierwsze wystosowaliśmy taką informację do wszystkich rodziców. Informację poprzez Librusa, a także poprzez pocztę Microsoftu, który to rodzaj komunikacji z rodzicami stosujemy na co dzień. Wiemy, że takie doinformowanie rodziców i nauczycieli, ale w tym momencie chciałabym się skupić na rodzicach, jest bardzo ważne. Mamy w szkole 1360 uczniów, a co za tym idzie, prawie dwa razy tyle rodziców lub opiekunów, w związku z czym to jest liczna rzesza osób, które po prostu chcą wiedzieć, co się dzieje, jakie będą skutki tego przyjmowania dzieci z Ukrainy. Więc do nich poszły informacje. Jak już mówiłam wcześniej, mamy też dobre relacje z Radą Rodziców, która nas wspiera w podejmowaniu różnych decyzji, ale w prowadzeniu działań, które za tymi decyzjami idą. W związku z tym ta kwestia jakby nastawienia rodziców polskich, którzy mieli obawy o to, czy dzieci z Ukrainy w jakiś sposób nie pogorszą warunków pracy, nauki, warunków wychowawczych w szkole, no te wszystkie obawy musiały zostać rozwiane w krótkim czasie. Kolejna rzecz to jest grupa nauczycieli, którzy w codziennej pracy bezpośrednio rozwiązują problemy, mają te dzieci ukraińskie w klasach, pracują z nimi i jak tutaj pani Ewa mówiła, muszą oceniać, muszą doprowadzić do jakiejś klasyfikacji. Więc ci nauczyciele też od nas otrzymują informacje, bądź na Radzie Pedagogicznej, bądź przez pocztę, bądź w bezpośrednich rozmowach. Jeśli jest taka potrzeba, zbiera się zespół nauczycieli uczących w danej klasie, czyli uczących grupę, w skład której wchodzą również dzieci z Ukrainy. Korzystając z przywilejów popandemicznych, takie spotkania organizujemy z nauczycielami również online.
Kolejną rzeczą jest kontakt z wychowawcą, który często przychodzi i pyta bezpośrednio. Organizujemy spotkania wychowawcy z pedagogiem, który ma doświadczenie w pracy z osobami będącymi w traumie chociażby. Kolejna rzecz to przygotowanie dzieci, uczniów klasy na to, że dojdzie ktoś z Ukrainy, ktoś nowy, ktoś, kto będzie mówił w obcym języku. I tutaj też bardzo często korzystaliśmy z pomocy pedagoga, który po prostu wchodził na godzinę wychowawczą, rozmawiał z klasą. Także uczniowie byli przygotowani i mogę powiedzieć, że no, my mamy takie doświadczenia, że oni wręcz czekali, kiedy do nas ktoś nowy dojdzie. A kiedy pojawiali się tacy uczniowie, to rzeczywiście byli przez koleżanki i kolegów obejmowani opieką. Bardzo Ci dziękuję, Doroto, a dopytałabym jeszcze, bo mówiłaś o tym, że no właśnie komunikowanie, informowanie rodziców, nauczycieli, tu akurat ten kawałek w mniejszym stopniu dotyczy uczniów. Jaki był Wasz dyrektorski przekaz i jaki wciąż jest Wasz dyrektorski przekaz do nauczycieli, do uczniów? Czyli, bo zakładam, że mówiłaś o tym, że zdiagnozowaliście sobie potrzeby i zasoby, ale na pewno też określiliście sobie priorytety, na co stawiacie w tym procesie. Więc co mówisz nauczycielom, którzy zgłaszają obawy? Co mówisz rodzicom, u których pojawiają się wątpliwości? Cały ten stan, w którym się zajmujemy, to jest proces, tak jak edukacja jest procesem. I przede wszystkim to staramy się uświadomić rodzicom i nauczycielom, że jeśli jest jakiś problem, to oczywiście staramy się go rozwiązać tu i teraz, ale nie na wszystko mamy złotą receptę, która nam od razu pozwoli wszystko przewidzieć. I po prostu no, podejmujemy decyzje, ale też obserwujemy, w którą stronę potem idą działania i jak mamy to poprowadzić, żeby było dobrze. Więc to też nie jest tak, że zapada decyzja i my już do tego nie wracamy. Staramy się weryfikować, jakie są efekty naszych działań. To jest nieustająca praca. Nieustający dialog, bym powiedziała. Tak, dialog, to są rozmowy, to są pytania, odpowiedzi, kolejne pytania i kolejne odpowiedzi. Ja jeszcze nie powiedziałam o rodzicach z Ukrainy, przepraszam. Dobra. To są oczywiście matki. Nie wszystkie mają umiejętności takiego zaawansowanego technologicznie posługiwania się czy możliwości posługiwania się mailami, ale mamy z nimi, ja przede wszystkim oraz wychowawcy, mamy kontakt przez WhatsAppa, właśnie przez SMS-y, no i kontakt telefoniczny, jakkolwiek ostatnio też jedna z polskich opiekunek zgłosiła mi, że kiedy rozmawiałam z mamą, starałam się powoli mówić do niej po polsku, ona trochę rozumie, to jednak nie wszystko rozumiała i była w stresie i to też taka informacja zwrotna właśnie dla mnie, że może lepiej przez translatora i tekstem pisanym. Bardzo Ci dziękuję. Zaraz Ciebie, Ewo, zaproszę do takiego krótkiego, prawda, podzielenia się doświadczeniem w tym obszarze. Natomiast jeszcze bym o jednej rzeczy powiedziała, takiej z wczoraj tak naprawdę, z życia konkretnie mojego dziecka siódmoklasistki. Mówiłaś, Doroto, o tym, że dzieci są przygotowywane do tego, by przyjmować w klasie uczniów. Pytanie retoryczne, nie musicie na nie odpowiedzieć, jak jest z odchodzeniem dzieci, bo właśnie moja córka przyszła i powiedziała, wiesz co, mamo, pani nam wyświetliła listę obecności i zobaczyliśmy, że Olek, który dołączył do nich 3 tygodnie temu, został właśnie skreślony z listy.
I nawet nauczyciele nie wiedzieli, dlaczego. Okazało się, że Olek przeszedł na edukację zdalną w systemie ukraińskim. I też myślę sobie, że warto też o to zadbać. Właśnie przez to, że to jest taka sytuacja zmienna i te dzieci tak przychodzą i odchodzą, to warto mówić dzieciom, dlaczego kolega nie pojawi się albo się nie pojawił w szkole i być może też budować jakąś okazję do rozwijania tej relacji, która się zaczęła w zupełnie innej przestrzeni. Dla mojej córki to było duże zaskoczenie i ona tak jakoś poczuła się niedoinformowana. Ale tak jak mówię, pozostawiam to jako takie pytanie trochę retoryczne, no bo to był case po prostu konkretnie ze szkoły mojego dziecka. Ewo. Może ostatnie doświadczenie właśnie tego typu. Odeszła od nas dziewczynka z 8 klasy, przygotowywała się do zdawania egzaminów, ale przeszła do klasy przygotowawczej w liceum. No i klasa 8, z której ona odeszła po kilku tygodniach, naprawdę bardzo to przeżyła. Jakkolwiek docenili to, że była możliwość, żeby ona już poszła do klasy przygotowawczej w liceum, ale dzisiaj przed chwilą dosłownie byli pytać, czy na zakończenie roku szkolnego, kiedy będą mieli dyskotekę pożegnalną, czy mogą ją zaprosić. Więc to taki pozytywny akcent. Bardzo Ci dziękuję, to jest też bardzo dobra praktyka. Ewo, krótkie Twoje doświadczenie, ale chciałabym, żebyś spróbowała jednak odpowiedzieć, być może moje trudne pytanie, jakie priorytety zakomunikowałaś swoim nauczycielom i rodzicom uczniów w swojej szkole Ty? Takie priorytety edukacyjne czy też wychowawcze, które być może to zakomunikowanie osłabiło też jakieś niepokoje i obawy związane z ich taką codzienną pracą? U nas to była też taka dosyć dziwna sytuacja, bo tak jak wspomniałam na początku, bardzo nagła. Postarałam się na początku porozmawiać z nauczycielami, tak, zanim te dzieci tam powiedzmy dzień wcześniej przed przyjściem, bo tak przyjmowałam ich po dwóch dniach, więc robiliśmy spotkanie z nauczycielami, tak, i omawialiśmy, co możemy zrobić, gdzie ich przyjąć. I też ustaliliśmy, żeby naszym priorytetem to było takie hasło, aby uczeń czuł się u nas bezpiecznie. To jest najważniejsze. Nie to, jak on się będzie zachowywał, tylko żeby to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa dziecka w obcej szkole, w obcym świecie było bardzo istotne. I poprzez takie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa czy akceptacji mieliśmy taki bardzo fajny pomysł jednej z polonistek, opiekunki samorządu uczniowskiego, aby dzieciom dawać na powitanie jakiś taki skromny prezencik z naszej strony. A że mieliśmy z takiego pakietu promocyjnego nasze torby z logo, drukowaliśmy takie słowniczki i te dzieci otrzymywały to pierwszego dnia, kiedy przychodziły do szkoły. I one się czuły tak trochę lepiej. To było też takie przygotowanie do tego, aby uczniowie, nasi uczniowie, troszeczkę inaczej spoglądali na tych uczniów, a co za tym idzie, żeby to również przekładało się na rodziców. Czyli jak nasi uczniowie będą rozmawiali, tak, po takich sytuacjach, po pierwszym dniu pobytu z tym dzieckiem, z rodzicami, to rodzice również odbiorą to w sensie pozytywnym. To było nasze takie najważniejsze przesłanie, tak? Poczucie bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla tych rodziców, dla tych uczniów, a co za tym idzie dla rodziców. Tu chciałam też tylko wspomnieć, że do tej pory, znaczy u nas jakby też wszystkie informacje idą drogą mailową, ale do tej pory nie wpłynęła do nas żadna informacja zwrotna ze strony naszych rodziców Polski, że pobyt dziecka ukraińskiego w klasie źle wpływa na funkcjonowanie ich dziecka czy na funkcjonowanie całej klasy. Może dlatego, że my też w drodze prób i błędów przypisaliśmy konkretnego ucznia do konkretnego ucznia nowego. Czyli po prostu tworzyły się takie pary. Nasz uczeń polski był takim opiekunem, który opowiadał, no też cały czas jest z nim, tak? Bo jeśli jest problem z komunikacją, to jakby cały czas przebywa z tym dzieckiem ukraińskim. Oczywiście, no też nie na siłę, tak?
jeśli to dziecko pomaga. Więc jeśli mówi się o takich rzeczach w domu rodzicom, to rodzice też do tego inaczej podchodzą. Bardzo Ci, Ewo, dziękuję. Widzę, że wykorzystałaś uczniów tak naprawdę i uczennice do tego, by byli takim informatorem o tym, co się dzieje w szkole i też takim pewnikiem, że w tej szkole nie dzieje się nic złego. I pewnie też dlatego nie było konieczności jakby uzasadniania też takiego mocnego jakby różnych swoich decyzji, nawet takich, które być może gdzieś budziły kontrowersje. Alino, to jeszcze pytanie do Ciebie o taką właśnie ścieżkę informowania nauczycieli, rodziców o różnych decyzjach, które podejmowaliście. Wiem, że u Was jest ten nietypowy case, że to już się wydarzało wcześniej, ale być może to właśnie jakoś mocniej wpływa na takie angażowanie tych różnych członków szkolnych społeczności w podejmowanie i wdrażanie decyzji. Więc jak to jest u Ciebie z tą komunikacją w tym obszarze? Od kilku tygodni zdecydowaliśmy, że są dwa dobre dni, kiedy przyjmujemy nowych uczniów, nie po jednej osobie, a na przykład poniedziałek i środę. To znacznie ułatwia, że tak powiem, sam proces przygotowania, tak, wpisanie uczniów do systemów różnych edukacyjnych, przygotowanie też wszystkiej potrzebnej dokumentacji, nie wiem, loginów, haseł na przykład do Librusa, tak? Rodzina przychodzi pierwszego dnia, to jest pierwsze spotkanie, ma do wypełnienia dokumenty, które są przetłumaczone teraz tylko na język ukraiński, mieliśmy też na rosyjski, teraz mamy tylko przeważnie na ukraiński. Jest też takie spotkanie, taka wycieczka po szkole, tylko tak jak powiem później trochę, myśmy mamy w każdej klasie już swoich tłumaczy, czyli w każdej klasie już mamy osoby, uczniów, którzy mówią i po rosyjsku, i po ukraińsku, i po polsku. Więc taka osoba jak wchodzi, bo to ja wprowadzę, tak? Wprowadzam takie dziecko do klasy w poniedziałek albo środę, wchodzę do klasy, klasa jest poinformowana, nie tylko uczniowie, ale też rodzice drogą mailową są poinformowani o tym, że takiego dnia do klasy dołączy nowa osoba. I tu muszę powiedzieć, że tuż po wybuchu wojny to Rada Rodziców jako pierwsza zwróciła się do dyrekcji, że oni mają, nie wiem, 1000 pomysłów, co można zrobić. Do dziś, od tego tuż po powrocie po feriach, mamy taki sklepik, tak, powiedzmy społeczny, uczniowie z Ukrainy nazywają to komnatą Ukraińców, do którego, do tej komnaty, do tego pokoju często lubią sobie pójść, mogą tam jakąś wodę otrzymać, tam były wyprawki do basenu, ubranie dla dorosłych i po prostu to robią tylko rodzice, Polacy, tak, którzy chcą tym dzieciom pomóc. Więc ja sądzę, że odpowiednie może poinformowanie, tak, zapoznanie się, bo to już było wcześniej, wywołało po prostu u naszych rodziców polskich bardzo dużo takiej życzliwości, serdeczności i sądzę, że teraz nie mamy z tym żadnego większego problemu. Tak. Bardzo Ci dziękuję. W związku z tym, że rzeczywiście masz swój specjalny blok, oddaję głos teraz Tobie, Przemku. Dziękuję, bo już przebieram nogami, żeby zadać to pytanie, bo mam wrażenie, że z tej całej sekwencji wcześniejszej wynika taka myśl, że człowiek poinformowany jest mniej denerwujący się, żeby trochę sparafrazować znany film, a mam wrażenie, że ty możesz być nosicielką takich doświadczeń wynikających też z tych lat pracy z uczniami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jakie właściwie pożytki, korzyści dla uczenia się wszystkich uczniów, nie tylko tych obcokrajowców, ale także uczniów polskich, płyną z faktu, że oni są w szkole. Macie ich już od dawna, więc pewnie mogłabyś to opisać, a mam wrażenie, że to jest też ważny argument, który można kierować do rodziców, którzy niepokoją się o problemy z nauką dla uczniów, dla ich dzieci w związku z pojawieniem się dzieci ukraińskich, bo być może nie jest to tylko kwestia problemu i ograniczonych zasobów, ale też dodatkowych korzyści, które z tego płyną. Jak to robicie, żeby dawać dobre doświadczenia rozwojowe uczniom zarówno ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, ale też polskim, które chodzą do szkoły? Muszę powiedzieć, że na początku też było trudno, więc to powiem, że na pewno nie było łatwo, tak? Rozumiem bardzo wszystkich dyrektorów i dyrektorek,
które teraz dopiero z tym się spotykają, bo początki zawsze są trudne. Szkoła polska oczywiście okazała się w takiej sytuacji, że raptem musiała sprostać wielu wymaganiom. Ale nie pierwszy raz, sądzę, że nie ostatni. Podobnie było też ze zdalnym nauczaniem. Pamiętacie te nasze obawy, Boże, jak my poradzimy, co my zrobimy? A dobrze nam to poszło, może nawet świetnie w niektórych szkołach. Podobnie było z obcokrajowcami. Byliśmy szkołą w Gdyni, która tych obcokrajowców przyjmowała, tak? Czyli nie było tak, że mówiliśmy, a może niekoniecznie do nas, a może w innym miejscu. Działo się to za sprawą tego, że rzeczywiście w naszej dzielnicy Grabówek, Liszczynki są tańsze mieszkania, tak? Do nas zaczęły dojeżdżać dzieci, to znaczy rodzice z dziećmi zaczęli dojeżdżać z tych terenów wschodnich wcześniej, tak? Bo tam były stocznie, tak? Czyli tu specjalistów Gdynia czy w ogóle Trójmiasto potrzebowało, więc sporo ich tu było, ale my byliśmy otwarci. Na początku pewne obawy były oczywiście, ale powoli okazało się, że nic strasznego się nie dzieje, tak? Że uczniowie, którzy przybywają do naszych klas, wiele rzeczy też naszych dzieci uczą. Otwartości, tolerancji, takiej wyrozumiałości, tak? I tak jak mówiliśmy poprzednio, zdarzało się tak, że w jednej klasie już ktoś był z Ukrainy, z Rosji, czy powiedzmy z Białorusi, a w innej nie, proszę pani, a do nas ktoś dołączy się. I w ogóle bycie takim nauczycielem, przewodnikiem po kulturze polskiej, po polskiej szkole, dzieci polskich bardzo, że tak powiem, angażowało do tej sprawy, tak? Czyli takich większych problemów nie było, nie było też większych takich problemów jakiejś dyskryminacji, ale tu oczywiście rola nauczyciela, wychowawcy przede wszystkim jest bardzo duża. Tak jak mówiłam na początku, wiedza języków jest bardzo przydatna, więc rzeczywiście rosyjskiego się uczyliśmy się, tak? Czyli kto chciał, mógł, miał taką możliwość. Ktoś przypomniał, ktoś zaczął od początku, ale angielski czy niemiecki też jest ważny. Mieliśmy na przykład rodzinę, która mama mówiła świetnie po niemiecku i po angielsku i z panią od klasy, chyba w pierwszej wtedy było dziecko, świetnie się dogadywały po angielsku, więc nauka języków jest potrzebna. Translatory nie zawsze są pomocne, ale mogą być. Inna sprawa, sądzę, że nam się udało też dlatego, że nasze grono pedagogiczne jest takie też grono wielokulturowe. Dziś właśnie rozmawiałyśmy z panią dyrektor na ten temat. Myśmy tworzymy taki zespół, mamy nauczycielek z Ukrainy, ja jestem z Litwy, mamy dziewczyny z Anglii, które przyjechały, też mają takie doświadczenie, ze Szwecji. Przeszły to, przerobili to tam. Tak? Czasami jak ktoś mówi, Boże, dlaczego to jest tak albo tak, więc one już miały jakieś rozwiązanie, one już miały jakieś swoje doświadczenia, które pomogły może osobom, którym było trudniej przebrnąć przez to. No kurs językowy już mówiłam. O przyjaciela w klasie to bardzo łatwe prace, bo są tłumacze. Chętnie to robią, po prostu szczególnie w klasach 1-3 to jest prawdziwa rewelacja, tak? Bo ja tu będę tłumaczyła, proszę pani, ja tu powiem, ja wytłumaczę, naprawdę. Więc widzę, że te osoby z Ukrainy, które przyjechały wcześniej, tak? Ci uczniowie sobie radzą, ale też Polacy. Na przykład powiem sytuację po prostu z wczoraj. Dziewczynka nowa przychodzi, od poniedziałku będzie w naszej klasie i tak jak kiedyś widziałam na Facebooku, chyba w jakiejś szkole w Hiszpanii, mówią, Boże, dziękuję Wam za wychowanie swoich dzieci. Ona po prostu wchodzi do klasy, ja mówię, że to będzie nowa uczennica, wianuszkiem została otoczona, zobacz to, jak Ty się nazywasz, a ja Max, a ja Kacper. Po prostu jakby to nagrać, to rzeczywiście jest tak piękny widok, że no dziękuję po prostu rodzicom, że tak mamy wychowane dzieci, że potrafią te inne dzieci, nie cudze, tylko inne, przyjąć z taką otwartością i serdecznością. No to pomaga oczywiście ta... Tak, przepraszam, ja chciałem tylko wtrącić, bo oczywiście jest, wierzę w to, że jest to takie środowisko, które szczególnie dobrze wychowuje, ale bardzo mnie interesuje, czy na przykład dostrzegasz Wasze działania, które się do tego przyczyniły. Znaczy, co Wy takiego zrobiliście, że ci rodzice są tacy skuteczni w wychowywaniu uczniów do otwartości? No, ja sądzę przede wszystkim dlatego, że już to przerobiliśmy. Widzą, że nic złego się nie dzieje. Jeżeli porównuję, mają dobre doświadczenie. Tak, wyniki powiedzmy egzaminu w ciągu ostatnich 3 lat są każdego roku lepsze. To jest wskaźnik, tak? Czyli obcokrajowcy nie obniżają poziomu. Ktoś tam komuś powiedział, no nie, tak? Muszę też powiedzieć, że no większość, przeważająca większość tych dzieci z zagranicy
uczą się dobrze. Jak tylko złapią język, idzie naprawdę dla nich bardzo dobrze. Więc tych obaw, na przykład takich związanych z zachowaniem, nie wiem, z integracją, jest coraz mniej, bo widzimy, że bardzo dobrze sobie radzą. Może właśnie dlatego, że jest pomoc nauczyciela, są nauczyciele wspomagający, szybko się uczą języka polskiego. Bardzo szybko, naprawdę. I to jest też nasz sukces, tak? Tak sobie myślę, nie? Przedmiotowcy sądzę, że też coraz lepiej sobie radzą. I jakbym miała odpowiedzieć, w jakim momencie to już było łatwiej, kiedy zrozumieli taką prostą, zwykłą rzecz, tak? Że na przykład podręczniki są napisane na poziomie C2. Obecnie tu językowcy zrozumieją, o co chodzi, tak? Natomiast uczeń, który przychodzi do tej klasy, który będzie się uczył chemii, fizyki albo nie wiem, biologii, jest na poziomie A1 albo A0. Więc jak już nauczyliśmy się, bo mamy cały system dostosowań, jak nauczyliśmy się dostosować ten materiał do tego ucznia, okazało się, że możemy go ocenić, możemy go promować, możemy go uczyć. Tak naprawdę chodzi o ten rok, bo już następny rok jest coraz łatwiejszy. Tu na czacie widzę, że bardzo wiele osób po prostu pytało to, co z tym polskim, 2 godziny, 6 godzin, jak to będzie. Myśmy zawsze mieliśmy 2 godziny do tego nowego rozporządzenia z dnia 8 kwietnia. 2 godziny, najczęściej to były bardzo małe grupy, duety, tak, albo no 3 osoby to jest było maksymalnie, raczej indywidualne zajęcia, czyli Gdynia pod tym względem była naprawdę rewelacyjna. Mieliśmy później, nie od razu, na pewno po 3 miesiącach, czasami 4, a nawet pół roku mieliśmy zajęcie wyrównawcze i uwierzcie mi, mając 5 godzin dodatkowych, dało się tego dziecka nauczyć, tego polskiego, żeby funkcjonował bardzo dobrze dalej, później, potem, tak? Teraz mamy grupy bardziej liczne, 6, 7, nawet 8 osób. Na razie nie łączymy tak, żeby zrobić 15 osób. Jako nauczyciel języka obcego uważam, że nie zupełnie to jest dobre rozwiązanie. Wolę, żeby tych lekcji było mniej, ale mamy podręczniki języka polskiego jako obcego. Mamy zeszyty ćwiczeń kupione przez Caritas. Czyli dzięki takim prywatnym kontaktom nauczycieli mamy dla wszystkich nowych uczniów podręcznik swój, zeszyt ćwiczeń swój. Więc jeżeli na lekcji języka polskiego indywidualnie na przykład uczą się przede wszystkim komunikacji, mówienia, to wiedzą, jak przyjdą na lekcję języka polskiego, gdy klasa robi co innego, mają konkretne zadania. Utrwalają, zapisują, powtarzają. Nauczyciel rzeczywiście może poświęcić 3, 5, 7 minut, nie, że tak powiem, wpływając jakoś na poziom samej lekcji, bo akurat analizują, nie wiem, Mickiewicza czy Kochanowskiego. Więc to też jest sposób, czyli już wypracowano. Te dostosowania też są ważne, wracając może tak krótko też do pomocy organu prowadzącego, z tego powodu, że myśmy mamy też psychologa mówiącego po ukraińsku i po rosyjsku. Więc jak wiemy, że jest taki problem polegający nie tylko na problemach językowych, tylko może jakichś innych deficytach, to my mamy w poradni pedagogiczno-psychologicznej osobę, która zrobi badanie odpowiednio. I już na przykład w tym roku, no nie wiem, chyba z 7 uczniów było w taki sposób zbadany, więc też otrzymujemy od razu informację zwrotną, wiemy w jaki sposób konkretnemu dziecku możemy pomóc. Czyli krótko mówiąc, Alina, ty jesteś żywym potwierdzeniem, że zupełnie normalna rejonowa podstawówka, która ma tylko więcej niż inne szkoły uczniów obcokrajowców, ma coraz lepsze wyniki. I to nie jest tak, że prowadzicie jakiś szczególny przesiewowy nabór uczniów. Okej, rozumiem. Chciałbym jeszcze dać chwilę na ten wątek dobrych praktyk w dawaniu szans edukacyjnych wszystkim uczniom w szkole, niezależnie od ich narodowości. Ewie i Dorocie, może zacznę od Ewy, bo ty już wspomniałaś trochę o tej takiej dodatkowych zadaniach związanych z byciem przewodnikiem dla polskich uczniów. Czy jeszcze o czymś mogłabyś powiedzieć? Takim działaniu, który wam się sprawdza jako tworzenie dobrych doświadczeń edukacyjnych i rozwojowych dla wszystkich uczniów. Myślę, że ten przewodnik to jest dla nas rzeczywiście taka najważniejsza rzecz, ale my jeszcze po przyjęciu tych dzieci
chcieliśmy tak troszeczkę zintegrować i poznać jedną, no my jakby też z czystej ciekawości poznać tą kulturę ukraińską, bo dzieci ukraińskie no, są zmuszone jakby poznawać naszą, tak? Ponieważ w tym są, więc my sobie wymyśliliśmy, to akurat było z okazji pierwszego dnia wiosny, bo co zrobić, żeby nasze dzieci nie poszły na wagary? Więc zrobiliśmy taki Dzień Ukraiński, Dzień Polsko-Ukraiński. I tam były różne akcje przygotowane przez samorząd uczniowski. Rzeczywiście bardzo się w to zaangażował. No i oczywiście w ten dzień taki głównie, no powiedzmy polsko-ukraiński, ale w przeważającej części ukraiński zaangażowała się nasza kuchnia, gdzie trochę musieliśmy się pogłowić i przygotowywaliśmy ukraińskie potrawy. Nam, tak, wszystkim spożywającym obiady. Chodziło nam o to, żeby pokazać naszym dzieciom tą kulturę troszeczkę inną, no inną, może nie troszeczkę, a inną, żeby też te nasze dzieci zrozumiały, że dzieci ukraińskie mogą trochę inaczej postrzegać pewne rzeczy, pewne zwyczaje, może są pewne rzeczy niestosowne, żeby też nasze polskie dzieci nie odbierały ich zachowań w sposób taki negatywny. To jest dla nas też bardzo istotne. Czyli uczą się funkcjonowania w takim wielokulturowym otoczeniu. Tak, lepiej poznają sąsiadów. Jasne. Mhm. Doroto, a ciebie mogę też o to spytać. Dobre doświadczenia edukacyjne związane z tą sytuacją dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich narodowości. To, że jest ta wielokulturowość, połączyliśmy taką, wydaje mi się, dobrą praktyką, jest włączanie naszych polskich uczniów, którzy mogą sobie wypracować godziny wolontariatu potrzebne na przykład do rekrutacji do szkoły średniej, kiedy oni to mogą realizować. Ponieważ przez pierwsze tygodnie, kiedy ci uczniowie dochodzili, bo w tej chwili już właściwie nikt nowy się nie pojawia. Przez pierwsze 2-3 tygodnie taką szczególną opieką otaczała grupę tych dzieci pani pedagog, która z własnej inicjatywy poszła na kurs języka ukraińskiego, już skończyła tam pierwszy czy drugi poziom. Właśnie po to, żeby łatwiej było jej nawiązać kontakt z tymi dziećmi. I w momencie, kiedy ona jako pierwsza takie zajęcia integracyjne prowadziła, dołączali uczniowie 7-8 klas, grali razem z tymi dziećmi ukraińskimi na przykład w doble czy w memory, co się bardzo sprawdzało. I w naturalny sposób wprowadzały tamte dzieci w obszar języka polskiego. Drugą taką rzeczą, którą chciałabym się podzielić, to też z inicjatywy pań pedagog, psycholog, nauczyciela, logopedy, tak zwany na roboczo projekt Ukraina, czyli takie zajęcia też zorganizowane dla poszczególnych grup wiekowych, czyli 1, 3, 4, 6, 7, 8 i osobno dla liceum, gdzie działania były prowadzone w oparciu o kwestionariusz, też przygotowany w języku polskim i ukraińskim, kwestionariusz, który taki rodzaj wywiadu, który musieli wypełnić rodzice ukraińscy, dotyczący konkretnego dziecka, jego konkretnych potrzeb, zainteresowań, hobby, chorób, ograniczeń. I to tam też sporo wiadomości się pojawiało, takich, jakie filmy to dziecko lubi oglądać, jakie tematy, jaki sport lubi uprawiać. I z taką wiedzą pani pedagog wchodziła na te zajęcia integracyjne. Oczywiście dzieliła się też z wychowawcami tą wiedzą,
co ułatwiało potem prowadzenie zajęć integracyjnych już w ogóle w klasie, w pracy z całą klasą i na zintegrowaniu konkretnych uczniów w konkretnej grupie. No to, co zwraca moją uwagę w tym, co powiedziałaś, to to, że to jest też taka okazja do zobaczenia w tym ucznia albo uczennicy, a nie uchodźcy, który otaczany jest nawet troską i współczuciem, ale staje się częścią takiej dosyć jednorodnej grupy uchodźców. A tutaj ja rozumiem, że to podejście bardzo ich indywidualizuje, po prostu pokazuje jako osoby, które mają swoje zainteresowania, różnice. To też jest, jak rozumiem, bardzo ważne. To potem też jest ważne w klasie, no jasne, kiedy widzą, że ja należę do grupy, która, mimo tego, że jestem z obcego kraju, ale należę do grupy, która lubi oglądać, nie wiem, filmy animowane albo czytać kryminały albo coś jasne tam. I w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami. Czyli właśnie zdobywa taką tożsamość, która jest już zupełnie niezależna od miejsca jego urodzenia, tylko po prostu od jakiegoś zainteresowania. Dzięki bardzo. Ja bym, Przemku, tylko, przepraszam, jeden tylko komentarz dała, bo tak sobie mówiliśmy o tym w kontekście dostarczania dobrych doświadczeń rozwojowych dla uczniów, ale wydaje mi się, że to jest też taki moment, taka sytuacja, która dostarcza nam doświadczeń rozwojowych, dostarcza nauczycielom i dyrektorowi doświadczeń rozwojowych. Znaczy, że jakby ta uważność, którą w kontekście dzieci uchodźczych w sobie uruchamiamy, no ona się też przekłada na naszą uważność względem dzieci, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia. Chcę przynajmniej też w to wierzyć, nie, że ona się jakoś intensyfikuje. Tak nie znaczy, że jej nie było wcześniej, ale po prostu przez to, że to nie była sytuacja kryzysowa, być może na niektóre rzeczy, na niektóre aspekty zwracaliśmy mniejszą uwagę. I też znowu myślimy o, jakby to jest taki moment, w którym myślimy o każdym konkretnym uczniu jako o sobie, a nie o grupie uczniów, prawda, naszej szkoły. No, dzięki za tą uwagę. Ja wykorzystam to, co powiedziałaś, jako pretekst do pewnej zmiany ostatniego pytania, które teraz chciałbym zadać. To znaczy, mam, że mam zlikwidować ten slajd, żeby nie mącił? Następny. Dobra. A nie, przepraszam. Cofnij. Niech zostanie. Nie wiedziałem, na którym jesteśmy. Chodzi mi o to pytanie o rodziców, o współpracę z rodzicami, ale rzeczywiście pewnie się dużo uczymy jako system, jako osoby, które są w tym systemie, nauczyciele, dyrektorzy. I tą zmianę zrobię taką, że chcę Was poprosić i zacznę od Ewy. Jakbyście mogli powiedzieć, czego się uczymy z kontaktów z rodzicami ukraińskimi. Jeżeli byłaby też taka okazja i takie doświadczenia macie, to czy udaje się organizować jakiś rodzaj kooperacji albo przynajmniej poznawania się, zbliżania się do siebie rodziców polskich, ukraińskich? Czy to już jest na to czas? A jeśli nie, to jak układa się ta współpraca i czego się z niej uczymy z rodzicami ukraińskimi? Ewa. Ja w swoim przypadku postanowiłam w ogóle gdzieś tam po tygodniu chodzenia, uczestnictwa, zapisania dzieci do naszej szkoły, postanowiłam zrobić zebranie z tymi rodzicami. No i tak długo myślałam, co z tym zrobić. Mam taką mamę, właściwie rodziców, tato jest z Kazachstanu, mama z Ukrainy i ta moja mama pomogła mi napisać takie piękne zaproszenie dla rodziców w formie SMS-u. Ja to zaproszenie wysłałam do rodziców. Oni też trochę byli zdziwieni, bo oczywiście tak, tu dyrektor, kto się podpisuje, a język ukraiński w SMS-ie poszedł, więc to dla nich było jasne i klarowne, że zapraszam ich na to spotkanie, takie organizacyjne, żeby też poznali naszą szkołę, poznali mnie, wicedyrektora, burmistrza, bo na tym był, panią sekretarz. To spotkanie, też prezentacja dotycząca poznawania naszego polskiego systemu edukacji była też przygotowana w formie, znaczy jako prezentacja, ale w języku ukraińskim. Słuchajcie, moje zdziwienie było takie, że na tym spotkaniu było bardzo fajnie, ale mam takie wrażenie, że
Jak dyrektor mówi, to jest świętość. Była taka cisza wśród tych rodziców, no czasami taka cisza niespotykana z naszej strony, tak? Więc mam, odnoszę takie wrażenie, że tam jednak ten dyrektor, czy powiedzmy władza, która się pojawia, to jest coś. I oni są po prostu do tego tak przyzwyczajeni. Więc te kontakty, no staramy się, żeby one były takie jasne i klarowne i otwarte. Ja się z nimi komunikuję przez swoją komórkę, gdzie idą informacje właśnie po ukraińsku. Tylko że czasami mam wrażenie, że nie odpisują mi ci rodzice. Tak było, jak zapraszałam ich na takie konsultacje psychologiczne, ponieważ załatwiłam w porozumieniu z poradnią naszą powiatową takie konsultacje psychologiczne i wysłałam dla nich informację, że zapraszam w tym i w tym dniu będą spotkania. Proszę o deklarację, czy państwo będziecie, czy nie. I słuchajcie, rodzice mi nie odpisują. Myślę sobie, nie wiem, co jest. Co jeżeli mi nie odpisują? Więc ja zaczęłam się komunikować z ich polskim opiekunem. Okazuje się, że jak dyrektor wysyła SMS-a i mówi, że tego i tego dnia jest to spotkanie, to jest świętość. I jakby dla nich to jest oczywiste, że oni mają przyjść. Więc to było dla mnie takie zaskoczenie, więc takie inne, tak? To nie nasza rzeczywistość, więc to było dla mnie takie pozytywne zaskoczenie. Pozytywne, ale też ciekawe. Ja bym się z tego na przykład nauczył, że zadbanie o to, żeby zaprosić rodziców w takiej formie, która jest dla nich przyjazna, jest ważne, a po drugie, że rodzic, który milczy i się uśmiecha na spotkaniu, to nie jest rodzic, który niczego nie chce albo niczego nie potrzebuje, że czasami to może wynikać z pewnego nastawienia do szkoły na przykład, które być może jest różne u rodziców ukraińskich niż u polskich jako pewnej grupy, ale pewnie są też różnice między poszczególnymi rodzicami, tak samo jak pomiędzy poszczególnymi uczniami. Dzięki. Dorota, a jak to wygląda u Ciebie? Kwestia współpracy z rodzicami ukraińskimi, potencjalnych kontaktów między rodzicami ukraińskimi i polskimi, czy one już następują, czy jakoś na rzecz tego działacie? Do tej pory nie było takiego spotkania wspólnego dla wszystkich rodziców z Ukrainy. Ja przeprowadzałam indywidualne rozmowy i jestem z tymi rodzicami, pomijając wychowawców oczywiście, jestem z tymi rodzicami w indywidualnym kontakcie, więc albo rozmawiamy przez telefon, albo SMS-y wysyłamy. Natomiast jeśli poprosiłam mamę o przyjście do szkoły, tam do którejś godziny wyznaczyłam termin, to ta mama była w ciągu kilkunastu minut. I podobnie jak mówi to Ewa, rzeczywiście mam takie odczucie, że dyrektor, czyli władza, to jest ktoś, z kim się nie dyskutuje i kogo się słucha. To było dla mnie takie trochę zaskakujące, oczywiście w zestawieniu z doświadczeniami z naszymi rodzicami polskimi, ale pozytywne odczucie. Mamy też pytały na przykład, czy będą dla nich kursy jakieś języka polskiego. No i korzystając właśnie z działań zaprzyjaźnionej szkoły, odsyłaliśmy tam, gdzie wiemy, że taki kurs został zorganizowany i te mamy też bardzo były zadowolone właśnie, że od razu wiedziały, dokąd mogą się udać, z kim mogą się skontaktować, żeby szybko zacząć uczyć się polskiego. My jako szkoła jesteśmy przed konsultacjami w ogóle dla rodziców, więc to doświadczenie z takimi konsultacjami z rodzicami z Ukrainy dopiero przed nami. Dziękuję bardzo. Ja tak przerywałem, bo czasu mamy już coraz mniej. Alino, jeszcze Ciebie chciałem poprosić, zwłaszcza z racji tego dłuższego doświadczenia pracy. Czy udało się Wam w jakiś sposób realizować jakieś inicjatywy wspólne między rodzicami
obcokrajowymi, a polskimi dzięki tej wieloletniej pracy. Wiem, że muszę krótko i konkretnie, więc powiem, no tak, że po pewnym czasie po prostu takiego podziału nie ma. Rodzice polscy i rodzice ukraińscy, rodzice, tylko są nasi rodzice. Rzeczywiście to wynika, ta grzeczność, to wynika z trochę z innego wychowania, ale muszę powiedzieć, że szybko się uczą. I to rozczaruję Państwo, bo w przyszłości ta, że tak powiem, pozycja będzie się zmieniała, tak? Mamy wiele inicjatyw, na przykład jak teraz był kiermasz wielkanocny, więc i nowi, i ci, którzy już są od pewnego czasu, wszyscy uczestniczyli, pieniądze zebrani, samorząd uczniowski zdecydował przekazać naszym nowym uczniom z Ukrainy i zostaną organizowane dwie wycieczki tylko wyłącznie dla tych uczniów. Na pytanie do Rady Rodziców, czy tak do końca to była dobra decyzja, czy nie będzie tak, że tylko te dzieci pojadą, bo będą... Nie, powiedzieli mi rodzice, nasze dzieci rozumieją, że te dzieci, ci uczniowie teraz wymagają takiego wsparcia, takiej pomocy. Czyli wszystko, że tak powiem, jest ułożone dobrze, mądrze i oby tak zostało. No, jak powiedziałaś o tych rodzicach po prostu, to dałem sobie po nosie, bo sam poszufladkowałem trochę tych rodziców. Myślę, że wciąż jesteśmy zagrożeni takim myśleniem w kategoriach pewnych zbiorów, które mają wspólne cechy. I myślę, że ta idea, że z tego wszystkiego się uczymy, że wszyscy uczniowie, polscy, ukraińscy, białoruscy, rosyjscy, jacy by oni nie byli, to są po prostu pojedyncze osoby, które są różne, inne, tak samo jest z rodzicami. Pora powolutku lądować, ale chciałbym jeszcze Was poprosić dosłownie w telegraficznym skrócie. Jedno zdanie. Optymistyczne zamknięcie. A optymistyczne zamknięcie byłoby takie. Powiedzcie o jednym wyzwaniu, które przeżywaliście jako duże i jak sobie z nim poradziliście. Wiem, że to jest sztuka, żeby to powiedzieć w jednym zdaniu, ale spróbujcie, poproszę. Może Dorotę teraz poproszę jako pierwszą. Taka rzecz, z której jesteście dumne. Mogę powiedzieć, że całość to wyzwanie. Że dałyście radę po prostu. Że daliśmy radę jako cały zespół. Daliśmy radę i czujemy się w tym coraz lepiej. I tak jak Alina przed chwilą powiedziała, że coraz bardziej ci uczniowie stają się po prostu naszymi uczniami. I czy rozmawiam z rodzicami innych dzieci z klasy, czy rozmawiam z uczniami, czy z nauczycielami, to są po prostu wszystkie nasze dzieci. I o to nam chodzi. Dziękuję Ci bardzo. I z tego się cieszę. Dziękuję. Alina? Z czego jesteście dumni? Ja myślę, że z nauczania języka polskiego jako obcego. Mam 8 nauczycielek na studiach języka polskiego jako obcego. 8. I już za, nie wiem, 2 miesiące będę miała, nie wiem, 6 dyplomów, a jeszcze będę miała 8. Czyli możecie czas. Pomóc. To są pieniądze. Czyli uczymy dobrze, uczymy szybko. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo. Jasne. Naprawdę. Dziękuję. Ewa, poproszę Ciebie. Ja o swoim wyzwaniu powiedziałam już w zasadzie na początku tego spotkania, że organizacja, zresztą tak jak Dorotka, tak? Organizacja w ogóle tego nauczania to jest jedno wielkie wyzwanie. Ale to wyzwanie nie byłoby zrealizowane, gdyby nie zespół nauczycieli. Ja to zawsze powtarzam, w sile jest, w kupie jest siła, tak? Więc sam dyrektor niczego nie zrobi. Bo jest to tylko, to są tylko dwie ręce. Gdyby nie to, że nauczyciele jednak pomimo wszystko pomagają, to jest bardzo istotne, ta współpraca obopólna. Nie tylko uczniowska, ale też nauczycielska, bo my zrobiliśmy mnóstwo fajnych rzeczy, ale wspólnie. Wspólnie, naprawdę. I zawsze wychwalam swoich nauczycieli, że to jest fajny zespół, już niejednokrotnie mi pokazał, że jak trzeba, to potrafimy wszystko robić super. Więc ta organizacja i przygotowanie tych uczniów i opieka nad uczniami to jest
To jest praca całej naszej społeczności szkolnej. Dziękuję bardzo. Sylwia, oddaję Ci głos na podsumowanie. Postaram się oczywiście w bardzo telegraficznym skrócie zaprosić Państwa do różnych inicjatyw, przedsięwzięć związanych właśnie z tym wątkiem ukraińskim, ale jak się okaże na ostatnim slajdzie nie tylko. To jest nasze takie ostatnie webinarium dyrektorskie, być może jeszcze w czerwcu zrobimy jedno, teraz będą w maju realizowane webinaria nauczycielskie, o których będziemy również Was informować, żebyście mogli zapraszać na nie swoich nauczycieli. Będzie tam też webinarium poświęcone strategiom uczenia, ale też i oceniania, tak? Znaczy, że ten wątek postaramy się zagospodarować. Tymczasem zapraszamy Was na serwis, który uruchomiliśmy i na którym umieszczamy wszystkie aktualne materiały, informacje, wskazówki, które mogą być pomocne w prowadzeniu procesów edukacyjnych, być może też jeszcze w zaspokajaniu takich potrzeb organizacyjnych, chociaż mam wrażenie, że można powiedzieć, że wszyscy już jesteście ekspertami od tego, jak zrobić mądrze oddział przygotowawczy, rozdzielić godziny nauczania języka obcego, języka polskiego jako obcego, no i wszystkie inne takie aspekty związane właśnie z przyjmowaniem dzieci uchodźczych, ale może jeszcze dla niektórych z Was znajdą się tam ciekawe rozwiązania. Na ostatnim webinarium właśnie w ostatnich 2 minutach padło doskonałe rozwiązanie, w jaki sposób zatrudnić nie cały czas w ramach karty nauczyciela, nauczyciela ukraińskiego, nie jako pomoc nauczyciela, tylko właśnie jako wychowawcę świetlicy. To taką podpowiedzią podzieliła się wicedyrektorka jednej ze szkół. Przygotowaliśmy też taki zestaw pytań i odpowiedzi, pytań, które Wyście zadawali, a odpowiedzi w aspektach prawnych formułował człowiek, który jest samorządowcem, też znawcą prawa oświatowego, więc mam nadzieję, że też tam znajdziecie różne ważne odpowiedzi, na które, których jeszcze ciągle poszukujecie, czy to ze związanym z zatrudnianiem, czy z właśnie pomocą psychologiczną, czy pomocą społeczną. Ale przepraszam, też... Sylwia, ja chciałem tylko jedno zdanie, bo na czacie były właśnie takie konkretne pytania, na które odpowiedzi są w tym materiale, więc dokładnie, bardzo zachęcam te dokładnie, osoby, które powstały, dokładnie. Żeby tam zajrzały. Anita za chwilę, która też jest tutaj z nami, a której nie przedstawiłam na początku, ona wrzuca teraz linki na czacie i wrzuci link również do tej publikacji. W tej publikacji są też dobre praktyki i rozwiązania z różnych szkół. Szkół, które mają oddziały przygotowawcze, szkół, które przyjmują dzieci do oddziałów ogólnodostępnych, więc każdy jakoś się zmieści i odnajdzie, mamy taką nadzieję, w tym materiale. A jeżeli pojawiają się jakieś nowe pytania, które macie, to też zachęcamy do nadsyłania tych pytań na adres, który podam na samym końcu. Będziemy starali się po prostu gromadzić tę wiedzę, która na dziś jest Wam potrzebna. Jeszcze o 2 inicjatywach, wydarzeniach, których już nie my jesteśmy organizatorami, ale też współpracujemy z tymi organizacjami. W maju odbędzie się konferencja Inne w klasie, czyli jak budować relacje rówieśnicze w sytuacji zmiany. Myślę, że to jest taki temat adekwatny właśnie w kontekście radzenia sobie z różnymi takimi wyzwaniami wychowawczo-edukacyjnymi. Gośćmi będą Jacek Pyżalski, profesor Jacek Pyżalski oraz profesor Marek Kaczmarzyk. Konferencja jest nieodpłatna, więc też zapraszam w imieniu organizatorów. A także chciałabym polecić taką jedną z kolejnych inicjatyw, która ma wzmacniać uczniów ukraińskich, w ogóle osób dorosłych też w nauce języka polskiego jako obcego, czy też w rozwijaniu słownictwa do nauki języka angielskiego, ale właśnie z tym uwzględnieniem tego wątku, że to są dzieci z Ukrainy. Tutaj macie link, Anita też wrzuci go na czacie, do takiej aplikacji, no, która po prostu też to ułatwia, umożliwia. To też zostało przygotowane wolontarystycznie i też wolontarystycznie jest udostępniane szkołom, nauczycielom i uczniom z Ukrainy. I ostatnie już zupełnie zaproszenie za tydzień, 27 kwietnia. Spotykamy się na kolejnym seminarium w ramach sieci Odporna Szkoła dla Dyrektora, której gospodarzem nieodmiennie od czerwca zeszłego roku jest Przemek Kluge. Tym razem będziemy mówić o partycypacji uczniowskiej i samorządności i z pewnością pojawi się tam też ten taki kontekst samorządności również w środowisku wielokulturowym, tak myślę. Ale generalnie jest oczywiście o tym, jak zwiększać wpływ uczniów na życie szkoły.
a jednocześnie unikać anarchii, bo nikt tego z nas nie chce. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Przepraszamy za przedłużenie, ale tylko o 3 minuty. To naprawdę nietypowe. Wczoraj przedłużyliśmy webinarium o 20 minut. Bardzo dziękuję Tobie, Przemku, za współprowadzenie. No i Wam, Doroto, Ewo, Alino, za to, że przyjęłyście zaproszenie i w takim trybie bardzo ekspresowym zgodziłyście się przygotować razem z nami to spotkanie. Dziękujemy za wszystkie dobre praktyki, doświadczenia, rozwiązania. Nie chcę, żeby to brzmiało jak ostrzeżenie, ale po jednym z webinariów, które robiliśmy właśnie dla dyrektorów, dyrektorek, jedna z naszych gości nie mogła się opędzić od telefonów do szkoły, więc przez kilka dni kolejnych dzwoniły do niej różne osoby, uczestnicy, uczestniczki naszego webinarium, by dopytać o różne szczegóły, ale co złego, to nie my. My numerów nie podajemy. Nie, oni dzwonią do szkoły. A proszę bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Nagranie z tego spotkania będzie dostępne na kanale YouTube Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc też będziecie mogli Państwo do niego wrócić. Wy też będziecie mogły siebie obejrzeć już tak na spokojnie, nie czekając na swoją kolej, gdybyście miały taką ochotę. Życzę Wam dobrego piątku, dobrego też nadchodzącego weekendu, żebyście nabrali siły na kolejny tydzień. Pewnie z różnymi wyzwaniami związanymi i z tą sytuacją, do której się odnosimy, ale też z różnymi innymi sytuacjami, które po prostu są typowe dla każdej polskiej szkoły. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia, jesteśmy w kontakcie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.